wspaniały. Elo, elo! Elo, elo! Dzisiaj razem z ekipą gramy sobie The Division! Beta! Tom Clancy, Division! Get the fuck out, stary! Co on tu robi? Dobra, ej, nie wiem czy macie tutaj coś takiego, jak... Macie coś takiego na mapie jak Side Mission, niedaleko, obozu? Side Mission, tak, mam. Ej, chodźcie do tego Side Mission pójdziemy, ja zobaczę co to jest, bo jestem ciekaw. Tam jakiś mission, ale nie wiem. Dobra, idziemy, chodźcie. Dobra, ja będę bieg za wami, bo ogólnie będę strzelał, ale nie wiem co się robi w tej... No... Nie wiem co się robi w tej grze. Walczy się o przetrwanie! A co się może robić? Robię burdel. Ekwipunek? Please L? Dobra, macie tam podstawowe umiejętności. Zaraz ja wam to pokażę jak to ten. Muszę ściszyć troszeczkę grę, bo jednak jest troszeczkę mimo wszystko za głośno. Ja już mam na 30 i tak jest za dużo. Jeszcze ściszę. Na 30 ściszymy, faktycznie. Obecnie niedostępny w becie, co? Nie, bo to inaczej, bo to się tak dziwnie zaznacza. Jak L to, ability to jest L, tak? Czy jak to? Musisz zaznacz, naciśnij na po prostu wybrany ability dwa razy. Naciśnij dwa razy na coś, co chcesz, z tych trzech, które masz. I tam dopiero wtedy, przy... A, już mam. I dodajesz wtedy. I pod E masz potem ten super zdolność, co nie? Pod Q, ale nie mogę, dobra. Czyli mam sticky bomby, mam ballistic shield i mam pulse. Dokładnie, możesz sobie wybrać co chcesz. To ja sobie pulse wezmę. A mogę sobie wybrać z każdego po jednym? Dobra. Nie możesz tylko jedno przydzielić. Pod Q i E. Czyli na razie mam tylko jedną umiejętność. No, na razie masz tylko jedną. Dobra. Znaczy masz trzy umiejętności, ale pod jeden przycisk możesz w jedną wyblać. Odchodź. Dobra, poczekaj. O, tutaj to jest, chodźcie, tutaj jest to. Chodźcie, zwiedzimy to. Bo ja jestem ciekaw co to jest, o co chodzi. O kurno. Tutaj, musimy przeszukać. Bo tam ptaki były, chciałem ptaki zastrzelić. Ej, musimy tutaj przeszukać teren, bo tutaj jest jakaś misja taka ukryta. Musimy przeszukać ten teren. Przeszukajcie ten teren. Tutaj coś jest. Ej, tutaj coś jest. Masz coś? No, zwiedzamy sobie. Coś mnie tu... Szukanie complete. Oho. Activate echo. Pokaż, możesz aktywować coś? To są jakieś takie, to są jakieś takie wspomnienia. Ja nigdy nie wiem, co chodzi do końca. Tu możesz prowadzić śledztwo i na przykład podchodzisz do różnych rzeczy i przeprowadzasz śledztwo, co nie? Recon pool. To jest w ramach jakiejś misji czy coś takiego? Ja do końca jeszcze nie ogarniam, co tu chodzi. Ja też nie ogarniam. Ale my mamy czwarty poziom w ogóle? Tak, bo to jest beta, zaczynam od razu od czwartego poziomu. Jej! Jackie Chan. Nie wiem, czy tutaj coś jeszcze zrobić mamy? Tu coś jest? F, collect. Nie wiem. Mamy teraz gdzieś tam. Można skolektować tutaj, to coś jakiś explorer ten leży. Nie, dobra, nie wiem czy Gloria tutaj coś Anderson. Jest. Dobra, ja teraz sam Vladi, kiedy nie powiesz mi, którym się skacze? Którym się skacze? Jeszcze nie teraz. Dobra, tu chyba jednak niczego nie było. Pod X chodzicie automatycznie. Ej, automatycznie chodzicie. Od którego poziomu można skakać? No to trzeba trochę poekspić, żeby... Możesz coś takiego zrobić. Ej, pod kontrolę możesz takie coś robić. Ua! Dobre, co nie? No dobra, i witajcie w Nowym Jorku. Tak właśnie, dobra. Wy macie pewnie tą podstawową misję, więc pójdziemy wykonać wam tą pierwszą misję. Chodźcie, musimy dostać się do głównej strefy dowodzenia. Tylko uważajcie, tutaj już nie jest bezpiecznie, co nie? Bo to już jest ten. Patrzcie, co mogę zrobić! Patrzcie na mnie! Pokaż. O, no tak! Takie coś można było zrobić jeszcze. Jak ty zrobiłeś? Dwa razy spację. Fuuu! Latający Jackie Chan! O, i czasami są tu jakieś, widzicie, podchodzisz, jakieś na przykład rzeczy do skolektowania, co nie? Ej, piąty level zdobyłem, ale super! Jakie to jest głupie! Fajne to jest za kolesiem. Nawet ja nie wiem co mają mieć. Znaczy nie, że za kolesiem chodzę sobie. Zacząłeś go drażnić. No zacząłem się przewracać w jego kierunku. Poczekaj, jak mówiłeś, że się cały czas biegnie, Rocky? X. Patrzcie na to, patrz Vladi. X jak biegnięcie bez przerwy. No, a spacją się przelega do rzeczy, co nie? Można się przyklejać do samochodów? Wow. Tak, można się przyklejać do samochodów. Ale to jest bykowy, jak w grupę ludzi wpadasz sobie, o tak. Dobra, zabijmy kogoś. No to jasne, czekaj ciebie. No tak, ciebie, o. Nie, grupą, jak jesteśmy w grupie, to chyba nie możemy się zabijać. O, ktoś mnie strzelił, ej. No ja. To ty? Ale jest Friendly Fire. Jest Friendly Fire? Poczekaj, zanie cię lekko. Czy nie ma Friendly Fire? Nie, nie ma Friendly Fire, co wy gadacie. Ja bym przyciszył sobie jeszcze, o Jezu. Strzelanie bym sobie przyciszył.
Nie, ja mam na 20 nie, jest. Ja tak w sumie mam cicho i ja nie mam w sumie teraz na 30 i mam wrażenie, że już jest za cicho nawet, bym powiedział. No dobra, ale no coś tu musimy zrobić, no bo ja się już... macie tą pierwszą podstawową misję, zaznaczcie ją sobie. Jak się zaznacza misję? Jak? Na mapie. Mission. Aha, do side mission czy do mission idziemy, czy do Encounter? Madison Field Hospital? Poczekaj, macie tą główną jakąś misję taką powinniście mieć. A może side mission zróbmy, jest bliżej. Side mission, zaraz zobaczę. Zróbmy po kolei na mapie. Side mission, gdzie to macie? Na mapie masz. Takie niebieskie, side mission. W lewo i w prawo skręcamy od razu. Tutaj w prawo zaraz? Na następnym skrzyżowaniu w lewo nie, i dobra, potem wiecie w prawo. Co, chodźcie, dobra, ja was poprowadzę, chodźcie. Wiem, gdzie dobra. Pójdziemy. Pójdziemy na razie... o, tu pójdziemy. Ja sobie zaznaczę, żebym wiedział, gdzie iść. Dobra, tu. O, dobra, chodźcie, mam. Dobra, idziemy. Chodźmy szybko. Ko, a tutaj w ogóle kim są przeciwnicy? To zależy, czy jesteśmy w martwej, czy jesteśmy w martwej, bo jest coś takiego chyba, bo tutaj ogólnie raczej nie spotkamy graczy, tu spotkamy zwykłych przeciwników, ale jest coś takiego jak martwa strefa, zobaczcie na mapę, i te czerwone, i tam na przykład są wszyscy gracze, i tam się po prostu walczysz o przetrwanie. Aha, z graczami? Tak, tak. A, jest... Dead Zone 1. Tak, strefy śmierci to tak zwane strefy ze wszystkimi graczami. Ej, co to jest? Perny Plaza, zamknięte. Ciekawe. Fajnie. A nie, można przejść ten. Dobra, zjeżdżcie, poszło. Gdy mi się nagrywa w 20 FPS-ach? No wiesz, ta gra to jest wymagająca, no, Rocky. Ja nagrałem wiserkę w 20 FPS-ach. No właśnie, i wszystko mu ale gra mi działa w 60, a teraz gram a nagrywam w 30 około. Haha, władca parkura! Ganesz! Czy to tych mamy zabić? Tak, ich musimy zabić. Tak, możemy ich zabić. Ale mi ścięło, no nie mogę. To jest, nie tak to miało. Wow. Oh yeah! No w nich sobie strzelamy, co nie? Macie te super zdolności swoje. Pod V-em macie apteczki bodajże. Fuck. No, prosta sprawa, co nie? Jeb sprawie. Okej. Co robi moja zdolność, bo nie czaję tego ogólnie. A jaką sobie wziąć? Tą medyczną. No to możecie lecieć, coś, nie wiem. Jakieś pulsy i markuje przeciwników przez ściany, coś takiego. No to może masz takie zdolności, co nie? Stary! Co się stało? Nie? Ej, naprawdę, ja mam za cicho, że nie grę, muszę sobie aż podgłośnić. Ej, nie za cicho, tylko ja mam te 30 FPS-ów bez przerwy. Ej, chwila, na bo ja muszę... Dobra, będzie chillowe nagranie ewentualne będę mógł rzucić, flashbang! Czym? Jak przytrzymasz G, to możesz wybierać granat. Poczekaj, tak już to ślepić. Boże, jak się przestraszyłem, ktoś strzela. A to Rocky się wygłupia. Ale ogólnie ładną grafikę mam, mega mi się podoba. No, no przyjemno, ale kosztem. Nie powinienem pewno tego OBS-u nagrywać. I takie ściny macie dziwne też? Jak strzelacie? Na nagraniu mam ściny, chyba. Ścina jak strzela. To tutaj, chodź, to już niedaleko. Już tutaj? No, niedaleko. Pójdziemy do drugiego... Podniosłem Intel. Co, procesor podniosłem? A, dobra, moja umiejętność ten, przez ściany widzę. Przeciwniku, coś takiego. Ui, Jezu, chyba. Ale się laguje. W nagraniu. Tu nie wiem czy... Poczekaj, wy byście powinniście móc wejść sobie do tego miasteczka. Zaraz zobaczymy. Możecie? Ale minęliśmy już te zaznaczone miejsce. Jakiegoś oficera znaleźliśmy. O, coś tu jest. Tutaj. Prowadziłeś. O, tutaj, chodźcie. Safe zone. Aha. O, tu jest bezpiecznie. O kurde, nie odłączyło nas ze sobą. Tak? W sensie, jakby nie jesteśmy razem. Ja was nie widzę. Ja właśnie. Też, na ja minimapce widzę was, ale nie... Bo chyba nie wiem, czy tu nie musicie coś czegoś zrobić. No bo właśnie, bo wy macie scenkę cutscenka. Chyba. Dobra, to wy obejrzycie sobie cutscenkę, ja tymczasem sobie pochodzę po mieście. Dobra, jeszcze. Kurde, miałem wrażenie, że jest... Ale gra jest mega, mega mi się podoba, tak jak gram w chwilę. Taka fajna jest. Jezu. Szkoda, że nie mogę mordy jeszcze bardziej zmienić mu. Chińczyk, okay, poznaje świat. Co to jest? Sensitive. A ja sobie nie to zmieniłem, co chciałem. Kurde, ale zjeb ze mnie. Jakieś mał sensitive zmieniłem, ale ze mnie zjeb. A się dziwię, czemu się głośniej nie robiło. Ale zjebałem. Wow. Ale ładnie tu.
No dobrze, dobra. Ta scenka się skończyła. Wiesz. Unlock the base of operations. Ale zrąbałem, zmieniałem sobie sensitive. Czy ja widzę Admirosa? Nie, czekajcie. Nie widzę Admirosa. Nie. No to zaraz, zróbcie, tam pochódźcie, zróbcie tam pierwszą misję, bo tam musicie misję zrobić i potem będziecie mieli drugą cutscenkę prawdopodobnie. Aha, mam tu inwentarz. Kurde. Dobrze, ja to mam, jakieś bronie. Więc co ja mam zrobić, mam przykniki jakieś. Tu nasz strój nawet, mamy tutaj nawet nasz strój, podkolanówki jakieś. No, tak, tu macie, możecie ubierać się, to jest normalnie ten. Simsy. Pod którym? Pod inwentory, jak wchodzisz do skrzynki. Tak, macie tam przy wyjściu też macie coś takiego jak ten. Amunicję podniosłem. Tak, amunicję możecie przy wyjściu ten. Zregenerować sklep sobie. Chyba mamy. No, sklep mamy. Dobra, i macie tam jakieś sklepiki. Tam macie chyba jakąś misję w tym powinniśmy mieć, co nie? Tak mi się wydaje, że powinniśmy mieć taką podstawową misję. Nie mam kasy, żeby coś kupić. No ale to nie, to nie kupujcie, nie kupujcie, nie kupujcie. Wykonajcie tylko tą misję, którą tam macie. Zero mamy. Ale tak, gear, dobra. O co chodzi? Tutaj nie kupimy. Dobra. Tam powinniście mieć coś takiego, jak takie komputerki vendor. Móc skakować, coś tutaj takiego. Chyba... A, no, a tutaj dobra. Możemy bronię sobie ulepszać. Ej, tam macie coś takiego, jak musicie skakować sobie te komputerki. Macie takie komputerki. Kilka, no. Tam trzy komputerki są zaskakowane i potem jak będziecie dobra, wychodzić, trzy. Będziecie mieli cutscenkę kolejną. No i potem jak wyjdziecie, to już powinno być chyba okej, okay. Nie wiem, jest i gdzie dobra, są ja jeszcze wychodzę. Dwa? No jeszcze mam dwa. Ten, skakowałeś wszystkie ten, komputerki? No, no wszystkie, od razu. Masz, miałeś cutscenkę, jak wychodzisz? Teraz. Wychodzę, gdzie wychodzę. Są kompy? Wychodzę. Na piętrze, o, nie miałeś cutscenki, wychodzę. O, może ja nie wykona... Nie, jeszcze jeden jest tam. A widzisz? To nie wszystkie mogę. Zaznacz. Przeszukaj dwa. Wszystkie zaznacz. Ja was zaznaczę. Jest jeden gdzieś. Tutaj na wejściu nie da się biegać, trzeba iść na ten, powoli, tak? No nie da się, bo to jest no, ładowanie, wiesz? Tak w tej formie. Dobrze. Wszystkie zhakowane. I wyjść teraz. Tak, i wyjść. Zobaczymy masz cutscenkę przy wyjściu. Mam. Dobra, ostatni. Dobra. Ja jednego nie zhakowałem. Masz cutscenkę. Bo to są tak zwane misje główne, co nie? Fabuły jakby lecicie do przodu z fabułą. Dobra, no i teraz do wyjścia w końcu. Jest cutscenka, pięknie. Dobra, no to obejrzycie cutscenkę i powinniście dostać właśnie dodatkowe... No i w sumie ja tutaj skończyłem, co nie? Wykonałem tylko tą misję w sumie. Więc dalej już nie grałem. Czekam na was na wyjście, Xen. Zrobicie cutscenkę, skończycie? Mhm. Dobra, wyłączyłem jednak nagrywanko. Co, jednak nie? Nie, bo za słabo działa, 20 FPS-ów mam. To nie jest no. Do oglądania. To zmniejszy jakość jak może. Ale za to mi się lepiej gra teraz. No dobra, bo jest zdecydowanie. Dobra, wolę lepiej grać. I tak bym nic z tego nie zmontował. No dobra, spoko. Nie będzie sad teraz moment. Ja widzę radio. Sad moment. Dobra. Sad moment to będzie, wiesz... No dobra, wyjdźcie na zewnątrz. Chodzę, nie mogę biegać. Mogę. Ja dobra, nie Rocky, widzę. Pokaż na mapie. Czy masz tutaj obok taką misję? Mission, zobacz. Mission mam. Takie zielone? Nie, macie tu obok? Tak. No to idziemy na to. Tutaj taki obok jest mission. Jest obok... Zdecydowanie Nelson lepiej mi się teraz gra bez nagrywania. Okay. Tutaj obok jest taka misja, idziemy ją wykonać, chodźcie. No. Dobra. Szczury! Patrzcie. O, zabiłeś szczury. Dobra. Jest podnieść jedzenie? Ej, tutaj coś jest, uwaga, tu będzie jakaś akcja, coś czuję. Chodźcie, zobaczymy misję wykonamy. O, level 4 akurat. No idealnie. Rocky! Jak ty to zrobiłeś? No wejście Smoka, Rocky. No to było wejście Rockiego. Pięknie. Dobra, wkraczamy. Mamy tutaj coś zrobić. Secure the lobby. Zabezpieczyć Rocky. Te lobby. Rocky, trzeba cię zabezpieczyć. Dobra, o nie, rozmnożyć się, są bandyci! Nie, dobra. Na czwartym poziomie, to damy im radę! Przy odrobinie szczęścia. Dobrze. Oj, trochę się więcej tam... Droga. No tak, no bo co to myślałeś, że naboje to co tak ranią w tej grze? Naboje to ci, wiesz, tutaj... O kurde, ile się tam namnożyło ich. Akrakadabra! O, nie wyszło. Akrakadabra? Ale kurna. O, dobra. Dobra, jeszcze tam trochę jest ich. Ha! Taktycznie, Admirosie. Dobra. Fuh.
Uwaga, granat! Dobrze! Ta gra jest cholernie za głośno, ja nic nie słyszę. No, amunicja jest za głośno. No to ściszcie sobie, no wiem. Ja już mam tak ściszone. Ja ściszyłem do 20. Boże, audio, music, SFX. SFX to dojdzie normalnie na... 5%! I tak będzie za głośno. Reszta jest w porządku, dobra. No nie no, ściszyłem i nie działa, co jest? Na pewno ściszyłeś? No SFX, 5%. Ale to nie jest SFX, o. Jaki SFX? A wzięłeś w audio? Audio. SFX, a music ścisz może? Music jest okej. Okay. A dialog? Dialogi, może faktycznie dialogi dotyczą broni. Rób warto volume, spróbować. Volume. Micro. To... Rocky, co robisz? Rocky, pod V masz medkita, jak chcesz się wyleczyć, bo masz tylko jedną rubryczkę, zobacz. Aha, wiesz, to jest za głośno. Ale pod ja nie V? Mam... No i co pod V? Pod V. Masz a, ten, o tak, widzisz? Dobra. Masz jak tego. Strzelam, to jest tak głośno, ja że was nie słyszę. Okej. Okay. Audio info. Co się dzieje? Co macie, czy macie problem? Dobra, ja się rozejrzę tymczasem. Rozejrz się. Nie ma, what the fuck? Czyli co, nie dołączasz się do nas? No nie, żadny. Nie mówię, nie mogę. Dobra, chodź Admiral, wykonamy tę misję. No nic, no dobra. No polecimy. Dobra, no. To my sobie wykonamy tę misję. Dobra. Tylko szkoda, bo chcieliśmy pójść potem do strefy martwej już, wiesz, i postrzelać się z graczami. Nie, on nic nie poradzę, no chujnia. Muszę zasilać. To dobra, to ogarnij, masz teraz kilka minut, to ogarnij ten zasilacz. Ale jak mam kilka minut na co mam kupić i zamontować no, nowy? No, pobiegnij szybko, kup nowy i zagramy. A my tymczasem wykonamy tą misję, chodź, musimy wykonać. Nie, on nic nie zrobię przez następne tygodnie, no nie mam... Nie no, muszę kupić zasilacz zupełnie nowy. Ostrożnie, Admiros, bo tutaj mogą być. Wychodzić. Patrz, nie żyje. O nie, oho. Jest martwy. Czyli widać, że tutaj ktoś zostawił ślady na ścianach. To są jakieś co nie? Jak tak można było? Patrzcie, porysowany ściana, ale burdel, co nie? Ale bazgrowy, nie wierzę. Masakra, ja bym lepiej to zrobił. Dobra, wchodzimy. Ręce do góry. Nie, nie mogę otworzyć tego. A nie, bo tutaj. Bo tutaj coś mamy przeczytać, zobacz. Ale monitorów, o kurde. To tak. Dobra, hakuję system, osłaniaj mnie. Dobra. To oni są. Can you see the CCTV feed? Looks like Candle and her staff are being forced to treat their wounded. That's the only reason they're still alive. New objective. New objective. Doktora Candela musimy uratować. Doktora Hansa Woltera? Nie, tym razem Candle jest jakiś. Dobra, otwieram. Hua, ręce do góry! Ej, już nie jesteśmy w laboratorium, tylko w jakimś magazynie. Idziemy w górę. Ogólnie, wiesz co, jak na MMO, mega mi się gra podoba. Na razie troszkę za mało graczy jest, tak moim zdaniem. Ej, ale zobacz, jak ona jest ładna. Oni tu będą. Ej, w ogóle zobacz, jak to episko wygląda. Jest. Ej, usłyszę ludzi. No musimy się skradać. Musimy się skradać. Są tam. Cichutko. Nie daj się zauważyć. Musimy być bardzo czujni. Idzie tu jeden. Nie wiem co zrobić. Jakiś taki napalony się, co nie? Celuje w ogóle. Ej, rzucaj tam granat. No dobra, rzuć taktycznego nage'a. Ja też rzucę im. O kurde. Dobra, rozpoczęła się mała szalaninka. Biebiebiebiebie, przylanimy! Wow, jakie granaty! Ty pod G rzucasz granaty, czy po czym? Na górze mamy dużo ludzi. Biegają po tych, po trybunach. Dobra, zabijemy ich wszystkich. Jest aż dwóch, to nie uda im się podejść. Jak strzelasz w głowę, to więcej obrażeń zadajesz. Wow, to ty rzuciłeś tego granata? Nie, to nie ja. A nie! To chyba był taki przeciwnik, samobójca z granatem. Nie jestem pewien. A, bo oni chyba granaty niektórzy mają i po prostu jak zestrzelić tego granata... Ej, jakiś boss jest, jakiś silniejszy jest chyba. Na fioletowo, to musi być boss. Kurde, nie wyszło. A macie! To ja zrobiłem. O, to ty chyba zrobiłeś. O kurde! Ej, uciekaj! Gaz! Oho.
Biejemy, biejemy stamtąd. Zbliżają się, dobra. O, headshot! Ale większa tutaj, trochę większa strzelanina jest, trzeba przyznać. Jeden ma z nich granata chyba. Rzucił w nas! Gaz! Znowu, uciekaj! Znowu? Dobra, wiejemy, Dobra. On ta... O, dobra, poszedł chyba. Dobra, Candle jest na górze, musimy po niego dostać się. Ale powiem ci, ale to wiesz co? Ta gra fajnie się nawet tak jak gra kooperacyjna to się fajnie prezentuje. Ładna jest. No taka gra kooperacyjna z fabułą. Co nie? Czy to jest bardziej nastawione takie MMO na farmienie, czy bardziej na wykonywanie misji? Chyba na wykonywanie misji, no, wszystko, tak bo Ubisoft nie robi byle jakich gier. Dobra. Nie rozglądamy się? Co, szukamy jakichś tych itemków? No to jakieś może skrzynki z granatami dodatkowymi? Czasami są, właśnie stosunkowo... O, jest tutaj skrzynka, na przykład skrzynka, zobacz. Nie jesteś? A tam jestem. Czekaj, nie mogę jej przeszukać, bo... Open. No to otwórzam sobie. Ja ją otworzyłem. Co jest ciekawego? Armor jakiś. O, to weź, może lepszy od twojego. Gdzie to się otwiera? W ekwipunek musisz wejść. Escape i tam masz inwentory. I inwentory, dobra, nowy item. Czekaj, bo tu... Patrzeć nawet. O, jakieś... ja mam rękawiczki jakieś znalazłem. Patrz, ale to jest dobre. Ja miałem w tamtym 4 armora, ten ma 19. No to jest o wiele lepszy. A ja znalazłem rękawiczki, które mają 12, ale super. Biorę. Nice, ale przynajmniej wiem jak... Dobra, ja mam lepsze rękawiczki. Fajnie, rękawiczki zawsze na propsie. Nawet czy bronię też można normalnie sobie znaleźć. O, no, gramy ciekawe. W Hiponga? Dawaj. No roź, musimy misję wykonać. Doktor nie będzie na nas czekać. No, dokładnie. No to lecimy. Czas się trochę powalczyć. O, ładowanko jakieś. Chyba, że filmik będzie. Chyba będzie filmik. Nie, nie będzie filmiku. O. O, tu będzie jakaś strzelanina, coś czuję. Checkpoint mamy za to. Ej, jakaś zona tu jest, zobacz. Jakaś strefa. Strefa skażona. Containment. Zone. Co nie? O, ale o co w ogóle chodzi? Wiem, to chyba chodzi o to, że tą strefę jest jakby. Ona jest. Nie wiem do końca, ale ona jest jakby pod, poza nadajnikiem, że trzeba ją czasami, te strefy trzeba po prostu jakoś samo, jakby, nie wiem, tam jakieś filtry naprawić, czy coś takiego, nie jestem pewien do końca. Filtry. Ale nawet dobra, chyba nie można się tu dostać, bo tu widzę, że drzwi są zamknięte. No dobra, to chodźmy dalej. Dobra. O, tu będzie strzelanina jak nic. Tu będzie strzelanina, tam po drugiej stronie już widzę przeciwników. Będzie po drugą, tu będzie bitka, co nie? My musimy tam się zakraść i rzucić im granat. Nie, może zakradnijmy się, co nie? Po co mamy ich zabijać? Właśnie. No to właśnie w to chodzi. Nie da się przejść za osłony za osłonę? Właśnie, tak. Jeśli się da, to ja nie wiem jak. Ale zastajni agenci, co nie? Oho, pierwszej klasy. I nie widzą nas. No nie widzą. Jak oni mogą nas nie widzieć? Ej, ludzie biegną. Ten, ludzie biegną. Ich nie bi... To jest doktor, jest doktor. Osłanie, bo to jest doktor. Musimy go doktora osłaniać. Dobra, szybko. Patrz, doktor jest kobietą? Czy on tylko po prostu ma taki kucyk? I to facet. To jest kobieta czy facet? Bo ja zgubiałem. Kto? No, ten doktor cały. Ale im przybiłem. O kurde, on za nami jest! O nie! Dobra, ja zajmę się tutaj pilnuj przodu. Dobra. Dobra, sytuacja wydaje się opanowana. Poczekaj, to jest dziewczyna czy to jest facet? Nie, taki ciężko z długimi, mi powiedzieć. Z długimi tymi. Nie, to dziewczyna jest. Pani doktor. No, pani doktor to jest. O nie, przyszła, posiłki przyszły. Ja im dam posiłki. Ej, butelki można zestrzeliwać? Patrz, butelki można zestrzelić na przykład w trakcie strzelania, nie? Jakiś tu wyskoczył z baseballa. Głupek. Ej,
Ej, ci z baseballa to jesteś ten, samobójcy są tacy świeci. Autofamo, ty amunicja mi się skończyła. Masz drugą broń. Dobrze. Dobra, i tu jeszcze pamiętaj, że czasami leży amunicja, co nie? No, leży, leży, faktycznie. Trzeba przebiec po nich. We're pinned down. There's no way we'll make it across alive unless someone can get up there and take out the big guns. All yours, agent. Co to jest? Ej, tu broń jakaś leży. O, jakieś fajne itemki znalazłem. Czasami z ich wypadają też fajne ubrania, co nie? Trzeba przeszukiwać wtedy. Dobra, co my mamy? Secure, zabezpiecz dach. Poczekaj, sprawdźmy, czy coś jest z kuchni. Nową broń? Fajną tak. Jakąś? M4 chyba to jest. Zobacz, czy jest lepsza, co nie? Bo czasami mogą być lepsze w sumie. To jest... Puh! Select. Dobra, czekam, tutaj ja w ogóle jest jakieś... wybrałem? O, ciekawe. Ja wybrałem ją. Nie wiem, jeszcze dobra. Zagarniam, jak się bronię wybiera. No, musisz dwa razy kliknąć, to wtedy wybierasz. To jest taki... Dobra, chodź, idziemy. Dobra. Tutaj? Poczekaj. O, udało się. Tak, 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 tutaj. Parę spraw mamy do załatwienia tutaj. Musimy dach zabezpieczyć. Ale powiem, wiesz co mi się podoba? Ona jest mega ładna ta gra. Taka, wiesz, ładna jest, bardzo mi klimatyczna. No, takie każdy poziom różni się od innego no, pewnie. No, właśnie, ładnie, nie jest taka... Nie jest taka monotonna, co nie? Zobacz, jak ona się różni, to jest fajne. Tak, raz jesteśmy w szpitalu, tu zaraz jakieś podziemia, tu wchodzimy. O. Plecak. O, znalazłem... Nie wiem, co znalazłem. Tak, możesz go przeszukać, bo chyba plecak nie jest mogę. Dla każdego... Nie, nie możesz? Nie mogę. A, czyli widocznie plecak jest dla osobna. A po drugiej stronie coś jeszcze jest? Zobaczmy. Czasami warto sprawdzać, w sumie można fajne no rzeczy tak, znaleźć. No, zawsze jakieś skrzynki dodatkowe są, bo krytowane. Znalazłem broń. Zobacz, a to możesz? Drugi raz? To mogę. A, widzisz, to można, ale fajne rzeczy znalazłem. Znalazłem taką fajną broń z tego, co... Znaczy fajną, nie wiem, czy fajną. Też znalazłem broń, jakaś taka sama. Którą ja mam? Level 4. 7. Lepsza! Sekuracji, speed range. To jest chyba lepsze trochę. 509 600. To... Nie, tą znalazłem, kurde, nie wiem, co ja znalazłem. Ty jakieś dziwnie jest zrobione, wchodzę w pierwszą broń i mam... Wszystkie bronie. No właśnie. No wiem, też zauważyłem to. I wybieram później tą broń i mówię, o, znowu broń lepsza, tu lepsza, a ona się przekłada z miejsca na miejsce. No, bo tam jesteś taki jak jedynka, dwójka, co nie, czy jest pod jakim tym. Dobra, to mamy, okej. No dobra, no to myk dalej. Myk dalej, nie będzie... Myk na daszek, lecimy. Prawie piąty poziom będę miał. No, ja już mam piąty poziom. Właśnie, jestem ciekaw, czy da się inwestować tutaj. W sumie nie pomyślałem, czy da się inwestować tu jakoś. Abilities? Da się chyba inwestować. Ej, czemu o tym nie powiedziałeś? A, currently unavailable... O kurde, ja odblokowałem, mogę dwie umiejętności naraz wykorzystywać, ale super. A nie wiedziałem, że tak mogę. Teraz, i mogę chyba... Ja mogę na razie jedną, bo pod Q nie mogę, muszę mieć piąty poziom. Chyba da się jakoś, ale nie jestem pewien. Czy odblokowanie. Dobra, jak odblokujesz kolejny poziom, to powiesz, czy da się tutaj coś ulepszyć. Na razie chodźmy. Alpha Escort, we have an agent on the roof. Has Candle made it to your position? Affirmative. Sears staff just arrived. As soon as the hostiles on the roof are gone, we'll get... Ej, tu masz amunicję, jakbyś chciał. Regenerację. Nie, już mam. Tak, masz już ten? Dobra. O, będzie bitka. No i to porządna. Ej, to jest chyba walka z bossem jakimś, nie jestem pewien. Patrz, hacz, na górze jest. Musimy hacza załatwić. Hacz walczy z naszym helikopterkiem, to niedobrze. O. Ładna, fajna muzyka też gra, nie wiem, czy słuchasz. Słyszę, tylko że jak strzelam, to jest strasznie głośno i ledwo to słyszę, co mówisz. No cóż, zdarza się. O kurde, hacz, on jest niebezpieczny. No, hacz jest silny, coś czuje. A on z jakąś bazuką chyba biegnie, co nie? Dobra, skacze daj, na dół, schodzi na dół. Hacz jest jakimś bossem. Dobra, wkraczamy, uważaj na hacza tylko. Bo hacz wygląda na jakiegoś bardzo twardego skurczybyka. Ej, ukrył się w ogóle hacz, to nie? No. Ej, on ma jakieś moździerze chyba, zobacz. Wow. Nie daj się trafić przez hacza. Nie! Padaj, ukryj się!
Ostrożnie, Admiros. Karcz ciebie strzela. Się leczę, spokojnie. Jest twardzie, ja w niego strzelam i kurczę. Czekam, aż się moja umiejętność odnowi. Da? Biegnie na mnie z kijem, dlatego to szybciutko załatwimy. O, jest szedł. Hatshed. Będzie się zbliżał. Pewnie schodził. Ej, coś robi, coś robi. Jakoś stawia swój. Uważaj, bo on postawił ten działko. Chowaj się, chowaj się! Bo on działko sobie postawił. On ma taką umiejętność jak działkowanie, co nie? Dobra. Dobra, załatwimy tego hacza. Po prostu trzeba się do niego leciutko zbliżyć, co nie? Dobra, ja się do niego zbliżę, wykorzystam moment. Ops. O! Uważajcie, właśnie, że musisz uważać jak działko strzela. On strzela zawsze do jednego, więc wtedy możesz w niego strzelać na upartego, wiesz? Jak on strzela do mnie, to ty wtedy w niego strzelasz. Ja nie chcę grać! Nie, w karabinku! A masz! Rzuć mu tam granata, bo on nie... Nie doleciał, kurde. Jak rzucać granat? Nie wciśnij. A masz jakiś? O, faktycznie. Tak, mam. A ja mogę, patrz. O. Kurde, chciałem o, powiedzieć, kurde. Tylko zabiłeś. Dobra, mam zbliżę się znowu. O, gin! Ale mu pokazałem z bliska! Ty, powiesz co, moja umiejętność robi coś takiego, że jak ją użyję, to wtedy ty masz większą szansę na krita i większe obrażenia. Ej, patrz jaką rzecz ma. A, wezmę sobie. Ale itemy. Ogólnie takie zielone, jak wystają z ziemi, to znaczy, że ktoś ma itemy. Możesz podejść i wziąć, co nie? Takie, o. Takie, co nie, takie zielone. To są itemki, a takie szare to są jakieś amunicje czy coś takiego. Dobra, wykonaliśmy chyba. No. Poczekaj, zobaczmy, tu jeszcze na mapie są zaznaczone, to są chyba skrzynki z amunicją, tak? Tak mi się wydaje, zobaczmy. Tak, to są skrzynki z amunicją. Jakbyśmy chcieli zregenerować amunicję sobie. Mhm. Dobra, ja się tu jeszcze rozejrzę, czy tutaj przypadkiem nie ma niczego. Dobra, już chyba mam piąty poziom, czekaj. No ja też mam. Mam piąty, wiem. Teraz sobie drugą miejsce sobie wezmę. I w ten oto sposób pokonaliśmy Hacza i zabiliśmy groźnego przeciwnika. Nie, że powiesz Hansa Woltera. Hans Wolter! O, jakiś mod do broni. No, coś tam fajnego się pozdobywało, co nie? To jest, a nie wiem co to robi w ogóle. Nie, nie jest. A jest! Dobra, wyjdziemy z tego i zakończymy odcineczek wtedy, no po dobra. Wykonaniu tej misji. Ja już biegnę za tobą. Chodź, chodź, Admirosie. Admiros Owens. Jak jest sowa po angielsku? Owl. No to prawie jak sowa Admirosa, co nie? O, ina. Co nie? Jak prawdziwi agenci, no po prostu świecie jak prawdziwi, prawdziwi agenci. Ładnie. Dobra, co teraz? What a, now? To jest przycisk. Pozwolisz? Dziękuję. Jest, wróciliśmy! Oh. A, bo teraz do wyjścia już. Do wyjścia, czym prędzej. Jee, wykonaliśmy misję. No, i elegancko. Tok, musimy z Jessiką pogadać. Gdzie jest Jessica? Jessica jest chyba w mieście, tak? W bazie. Jessica może jest chyba tak. Dobra, chodź, porozmawiamy z Jessiką jeszcze. Zakończymy wtedy dobra. Ten odcinek, co nie? To będzie taka... Jeszcze bym sobie nowego skilla tylko wybrał i możemy... No, to można w sumie, ale to możemy poza nagraniem robić, wybierać takie rzeczy, co nie? No, jak Jessica. Tam o, bezpieczna strefa. Widzę cię? Nie widzę cię, nie. Kurde. Czy widocznie tutaj, czy widocznie to jest taka strefa, że tutaj jednak nie możemy jest się jest pewnie widzieć. Bardzo no, dużo graczy by było i dlatego. No, pewnie tak by było troszeczkę. Ale może kiedyś może zrobią, nie, tak. Pewnie w oficjalnej wersji będzie można, tylko tutaj sobie tak zrobimy. A beta dobra, jest ja porozmawiam z Jessiką. Ja też już zaczynam rozmowę. Stękę mam, dobra, cichutko. Well, look who it is. Thanks for getting me out of the garden. I've been in some hostile work environments before, but Jesus. Of course, it's not like this place is gonna win any prizes either. Antique equipment, zero staff, patients lining up out the door. This isn't gonna cut it. We're doing the best we can, Dr. Candle. Any suggestions you might have, I'm happy to listen. I know, beggars, choosers, all that crap. What matters is beating this thing, but I can't do that without knowing more about it. Here's a good place to start.
Sarah is pretty sure Dr. Gordon Amherst had something to do with the outbreak. God. That asshole. Saw him present a paper at Columbia once, he nearly started a riot. He's part of this? I need to talk to him. Anything of his you can find. Notebooks, laptops, close personal friends, I need that too. And we need to talk about live samples and antibodies. You're gonna be busy. And you'll be? Fixing this. Saving lives. Now if you'll excuse me, I'll get started. No i dobra. Dobra, ja już skończyłem. Ja też. Dobra, no i tym akcentem myślę, że możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Dokładnie. Elo, elo! Elo, elo!